Ziemia sądecka, woda, góry i księżna. Spacerem i rowerem. Stary Sącz. Muzeum Regionalne imienia Seweryna Udzieli. Dom Józefa Raczka. Klasztor Klarysek w Starym Sączu. Kościół pod wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu. Bobrowisko. Platforma widokowa w Woli Kroguleckiej. Zamek w Rytrze. Zdrój Świętej Kingi Głębokie. Baseny na Radwanowie. Piwniczna Zdrój. Pijalnia artystyczna w Piwnicznej Zdroju. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w Starym Sączu, w jednym z najstarszych i można nam powiedzieć najpiękniejszych miast w Małopolsce. Mieście, które jest rówieśnikiem Krakowa pod względem lokacji miasta i bardzo bogatym w zabytki, w ciekawe historie. Przede wszystkim miasto Świętej Kingi. Tą Świętą Kingę, tutaj można powiedzieć o niej w wielu miejscach. Przede wszystkim w klasztorze sióstr Klarysek, który zobaczymy. Po drodze jeszcze zobaczycie muzeum regionalne. Udamy się też pod kościół Świętej Elżbiety. Pokażę Wam też bardzo ciekawe malowidła, które powstały współcześnie, ale nawiązują do czasów jeszcze XIII wieku. Będziemy też na Bobrowisku. Będziecie mogli zobaczyć tam bardzo ciekawe już atrakcje przyrodnicze. Także zapraszam Was. Jesteśmy przy domu na Dołkach. To jest miejsce, można powiedzieć, bardzo ważne dla Starego Sącza, ponieważ jest to jeden z najstarszych budynków, jeden z najbardziej okazałych. Dom na Dołkach dlatego, że w tym miejscu było najniżej położone miejsce przy Starosądeckim Rynku, a jednocześnie niektórzy twierdzą dlatego, że tutaj mieszkali garbarze i z tyłu mieli doły, w których garbowali skóry. Obecnie jest tutaj muzeum regionalne dokumentujące historię, bardzo bogatą historię tego miasta. Moi drodzy, teraz weszliśmy do domu Józefa Raczka, tutaj w sieni. Możecie na sklepieniach zobaczyć malowidła stworzone w sposób tak bardzo ludowy, ale nawiązane do bardzo dawnej historii. Zobaczcie, tutaj na sklepieniu można zobaczyć Świętą Kingę, która pokazuje utwór Omnia Beneficia, czyli dzieła wszelakie. Tutaj widzicie przybycie Świętej Kingi, spotkanie Jana III Sobieskiego z Marysieńką, czy nawet mamy postać ścięcia jakiegoś złoczyńcy. Co Stary Sącz ma dla zaoferowania turystom? Stary Sącz rzeczywiście do zaoferowania ma naprawdę dużo. To jest jedno z najstarszych miast Polski, ponad 750 lat. Rówieśnik Krakowa, jeżeli chodzi o lokację. Zacznijmy od serca Starego Sącza, czyli klasztoru sióstr Klarysek. Kinga sobie tak upodobała Stary Sącz, że to tutaj ufundowała klasztor sióstr Klarysek, zresztą franciszkanów również. I tu do tego klasztoru po śmierci męża wstąpiła. Tutaj prowadziła swoją działalność jako zwykła mniszka, ale jednocześnie bardzo zwracająca uwagę między innymi na rozwój kultury polskiej, szczególnie na tą kulturę muzyczną, na kulturę języka polskiego. No i tutaj została na zawsze. Tutaj dokończyła swojego życia, tutaj spoczęła i tutaj od ponad 700 lat jest otaczana wielką czcią, potem beatyfikowana
w 1790 roku. I gdyby tak popatrzeć, no to Kinga ten największy wpływ wywierała na miasto i wywiera. Bo również dzisiaj te najważniejsze, największe epokowe wydarzenia, które się w Starym Sączu odbywają, to właśnie za jej przyczyną. Słuchajcie, dotarliśmy teraz pod kościół świętej Elżbiety, kościół parafialny w Starym Sączu. To podwyznanie świętej Elżbiety Węgierskiej, która była kolejną świętą węgierską obok świętej Kingi. Ten kościół wybudowany jeszcze w samych początkach zakładania Starego Sącza, jednak no, najstarszy nie zachował się do naszych czasów. Ten gotycki dopiero wybudowany na przełomie XIV-XV wieku jest w tych murach widoczny. Gotyckie łuki, portale wejściowe, sklepienia. Natomiast wnętrze już zostało przekształcone niestety w XVII wieku ze względu na to, że kościół został zniszczony przez pożar. Tutaj na ścianie kościoła jest bardzo ładna też rzeźba Matki Bożej Apokaliptycznej na półksiężycu z postacią Boga Ojca. Natomiast poniżej kolejna tablica związana z Janem III Sobieskim, właśnie tym królem, który tutaj spotkał się ze swoją żoną po odsieczy wiedeńskiej. Dotarliśmy na Bobrowisko. Stary Sącz to nie tylko zabytki, historia, ale także i piękna przyroda. Jesteśmy w widłach rzeki Dunajec i Poprad. One tutaj łączą się i w miejscu, gdzie są takie starorzecza, powstały naturalne zbiorniki. To jest doskonałe miejsce, gdzie można obserwować dzikie zwierzęta, przede wszystkim ptaki. Natomiast Bobrowisko to jest wspaniałe miejsce pod względem udostępnienia dla turystów, ponieważ mamy tutaj kładki, pomosty oraz czatownie, skąd możemy obserwować, jednocześnie no, nie strasząc tak zwierząt, bo widzimy tylko przez wąską szczelinę to, co dzieje się na wodzie, w krzakach, gdzieś na drzewach. Moi drodzy, w tym miejscu kończymy zwiedzanie Starego Sącza i teraz ruszamy dalej na południe szlakiem hydrozagadki. Będziemy poszukiwać wody w Górę Popradu. Zapraszam. Często po drodze spotykamy miejsca, których odwiedzenia nie mieliśmy w planie. Wyruszyliśmy z wiedzą o każdym punkcie, z wyobrażeniem, co czeka nas podczas zwiedzania. A tu, niby jakby potknąć się o bryłkę złota, trafiamy na ciekawostkę. Wyjechaliśmy teraz tutaj na górę, w miejscowości Wola Krogulecka. Na samym wzniesieniu znajduje się bardzo ciekawa platforma widokowa w kształcie ślimaka. To miejsce jest doskonałym punktem widokowym na Dolinę Popradu. Widzimy z lewej strony, jak Poprad wpływa tutaj od strony piwnicznej i rozdziela nam dwa pasma Beskidu Sądeckiego. Tam w oddali możemy zobaczyć wyższe pasmo Radziejowej. Zauważycie, że na szczycie Radziejowej znajduje się wieża widokowa. Ta góra ma 1262 metry nad poziomem morza, to właśnie najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. My natomiast na drugim brzegu Popradu jesteśmy jeszcze w paśmie Jaworzyny Krynickiej. Moi drodzy, jesteśmy teraz w Rytrze, na zamku, który jest symbolem tej miejscowości. Budowla, jedna z najstarszych na Sądecczyźnie, związana jest z szlakiem handlowym, który biegł Doliną Popradu od czasów średniowiecza. Zamek ulokowany na wysokim wzgórzu miał służyć rycerzom do obserwacji okolicy. Właśnie sama nazwa Rytro bierze się od niemieckiego słowa Ritter, oznaczającego rycerza. Rycerze broniący tego szlaku stacjonowali na tym zamku, pilnowali, aby rabusie, zbóje nie atakowali przejeżdżających tutaj z Węgier i na Węgry kupców. Tutaj także znajdowała się komora celna. Wieża, którą przykuwa uwagę z daleka, można powiedzieć, że jest najważniejsza. To stołb. Bardzo grube mury, około 3 metrów u podstawy. Wysoka na 10 metrów, służyła jako wieża ostatniej obrony. To tutaj
obserwowano okolice. Tutaj broniono się na wypadek ataku, gromadzono proch i zaopatrzenie w żywność, to co było potrzebne na wypadek obrony w czasie ataku nieprzyjaciela. Z zamkiem w Rytrze związane są historie o starostach tutejszych, między innymi o niejakim rycerzem Marcinkiem, który zamieszkiwał na tym zamku w XVII wieku, kiedy zamek już był zniszczony, ponieważ był unicestwiony przez wojska Jerzego II Rakoczego, który napadł tutaj w 1661 roku i zamek spalił. Natomiast ten rycerz Marcinek, on tutaj sobie jednak chciał sam zamieszkać. Raz zakupił beczki wina. W jednej beczce zamiast wina były złote monety. Nie chciał się przyznać kupcowi, że ten sprzedał mu nie to, co trzeba, ale kupiec wkrótce się zorientował. Wniósł sprawę do sądu, jednak Marcinek nigdy nie chciał się do tego przyznać. Wkrótce niestety został przeklęty i klątwa spowodowała, że umarł na nieznaną bliżej chorobę i od tej pory pojawia się jako zjawa w księżycowe noce na murach zamku w Rytrze. Jesteśmy w miejscowości Głębokie, w Dolinie Głębokańskiego Potoku, przy źródłach świętej Kingi. To właśnie święta Kinga, pani ziemi sądeckiej, jedna z najbardziej wpływowych osób dla Sądecczyzny. W Starym Sączu założyła klasztor sióstr klarysek, w sąsiedztwie powstało miasto, a poza tym jeszcze pamiętajmy, że Kinga po śmierci męża wstępuje do tego klasztoru. W wielu miejscach, gdzie Kinga się pojawiała, gdzie byli Tatarzy, tam mamy miejsca związane z jej legendami. Na przykład, jedna z legend mówi na przykład, że Kinga rozwiązała wstążkę, którą były związane jej włosy, rzuciła ją i ta wstążka zamieniła się w cudowny sposób w rzekę. Tak powstał właśnie Dunajec. W tym miejscu, gdzie zgodnie z legendą Kinga przyszła z zakonnicami, zachciało się siostrom bardzo pić, podobno stuknęła pastorałem, stuknęła w ziemię i w tym miejscu wypłynęły trzy źródła. Te źródła są do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy utrzymują, że są to najstarsze źródła w ogóle na Sądecczyźnie. Źródła nie tylko ze zwykłą wodą, ale źródła mineralne. To takie, które wpływają w sposób leczniczy dla naszego organizmu. W tych wodach mamy dużo jonów wodorowęglanowych, a te związki przyczyniają się do leczenia chorego układu pokarmowego. I bardzo wielu ludzi tutaj przyjeżdża, nabiera wodę, zawozi do domów i regularnie pijąc, traktując to po prostu jako prawdziwe lekarstwo. W dalszą drogę jedziemy wraz z prądem rzeki, prowadzeni przez wody świętej Kingi. Dojechaliśmy do Piwnicznej, do miasta położonego w Beskidzie Sądeckim, w pięknym odcinku Doliny Popradu. A dodatkowo jeszcze w przeszłości w okolicy były bardzo liczne lochy, kopalnie, gdzie poszukiwano kruszców. Stąd właśnie piwnice. Król Kazimierz Wielki nadaje temu miastu prawa miejskie w 1348 roku. Miasto to ma wody mineralne. Jak widzieliście, pijalnie wód, miejsce, gdzie można tych wód spróbować. Pewnie kojarzycie też wodę mineralną piwniczankę. No to właśnie stąd pochodzi. My stoimy w tym miejscu na rynku, średniowiecznym rynku piwnicznej, przy tak zwanej cysternie. To jest miejsce, gdzie niegdyś woda była specjalnie sprowadzana i gromadzona z wody opadowej. Tutaj na piwnickim rynku możemy zobaczyć jeszcze Dom Kultury, w którym jest też muzeum. Tam mamy ekspozycję poświęconą historii regionu. Kolejny dzień podróży zbliża się ku końcowi. Prowadząc wyścig ze słońcem, pędzimy rowerem ile sił. Ale przecież wędrówka nie ma wyznaczonych godzin, terminów. Można ją przerwać w każdej chwili, by potem znów wyruszyć.